Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nabi, a ja jestem po raz kolejny w grze Hard West i będziemy pokazywać, jak to jest na Dzikim Zachodzie robić innym w dupy, jesień z dupy średniowiecza. Tak, właśnie o to chodzi. I teraz będziemy musieli iść do obozu poszukiwaczy, albo damy się od razu do jakichś frajerów. Nie wiem, obóz poszukiwaczy. Przeszukiwacze, którzy przewodził Alexander Kane, pozyskiwali złoto przy użyciu misek. Kane miał szeroką wiedzę na temat pozyskiwania złota osadowego. O, trochę drogo. Prostych technik, dobra. Nauczysz się, jak budować i korzystać z kołyski. Stracone złoto. Okej, jeszcze raz. Wydaje mi się, że nauczyłem się wazowanych technik złota osadowego. Tego też się nauczę. Nauczę się, jak budować i korzystać z zaawansowanej kołyski. Pięknie. Dobra, mam teraz wystarczająco pieniążków, żeby móc iść gdzieś dalej. Co jest w faktorii? Właściciel był więcej niż chętny do wymiany handlowej. Przejdźmy do targowania się. Mamy pieniążki, suszone zioła, mamy jakiś relikt. Bezcenne relikty mają zbawienny wpływ na wszystkich, którzy są świadkami ich zniszczenia. Lol. Leczy sojuszników w polu widzenia. Zakrwawiona koszula. Mocne buty. Spoko. Co ty to masz? Dubeltówka. Jakie masz obrażenia? 5, respekt 2. Obrażenia w półostrzale w pełnym. 1. Aha. No na chwilę obecną byłby to całkiem dobry deal. Mocne buty, suszone zioła, tytoń, gotowa. Nie, dobra, zamknij. Ja za to wszystko dziękuję. Wróć. Okej. Wyrównaj. Potwierdź. Wyjmij. Bomba. Zamknij. No to taty. Taty! Co jest, kurwa? Poszarpana ręka. Ponieważ poważne obrażenia dłoni utrudniają strzelanie. Minus 10 do celności, minus 1 maksymalnego życia. Kurwa mać. No stary, no nie rób scen. Druga broń. Dobra, to bierę zakrwawiona koszula. Dobra, albo nie. Relikcik. Suszone zioła. Ty też masz tutaj suszone zioła i zakrwawiona koszula. Niech będzie. Możesz mieć więcej suszonych ziół, bo jesteś pizdą. Czemu ja sam siebie obrażam? Ekran kart. Halo? Dobra, nic nie przyszło. Dziękuję. Dobra, w tym momencie chyba nie widzę tutaj niczego dodatkowego. Więc... No to co? Zamokła kopalnia. No mogłem tam zrobić te dalsze. Dobra, lecimy do nich. Meksykaniec zaoferował swoją pomoc oczywiście, jeśli odpalisz mu odpowiednią dolę. Zostawię ci kilka spluw. Ołosławi obiecał przysłać jednego ze swoich bandziorów do pomocy. Postać dostał. No dobra, no trzymaj przedmiot. Rewolwer marynarki wojennej, kurwa. No, nice. Ile masz? 4, 2, 2, lepsze. Myk. 5, o. Rewolwer marynarki. A pierdzielaka spluwa, chciałbym taki mieć. A ty co? Co za gówno, Marcin? Jo, pierdolę, łobrzyn. Strzelba kowbojska. Dobra, synek. Ty masz jakieś gówna. Czekaj. Ty masz 4, 2, 2, 1. Ty co to masz? 6. Nieważne. Robimy na odwrót. Nie warto dawać jakimś tam frajerom dobrych broni. Bo to jest, kurde, koleś, który może mnie pewnie wychuja. Więc masz jakieś gówna. Zamknij. Okej. Co jest? No ja! Broń domostwo! No posrało was! Bandyci zbliżyli się ku swojej zgubie.
Nie byliście jeszcze gotowi. No, zajęliście się pozbyciem broni. Okej. Lecim z koksem. Pokażemy tym bandytom, jak to się robi na dzikim zachodzie. Lecim. Napierdamy. Byliście dobrze zbrojni i gotowi na odparcie ataku bandytów. Shit! Rozpocznij. Jeśli Cheech zginie, będziesz winien $200. Serio? Serio? Dobra. Czy mamy tutaj jakiś kurwa friendly? Friendly motherfuckers. Dobra. Tatę się bronisz. Kurwa. Może stań obok. Dude, dobrze. Nie wiem, czy do końca chciałbym, żebyś tutaj stał. Więc przejść może tutaj. Dobra. Aha. Co je daje relik? Dobra. Nie. Aha, lewym to tak. Aha. Postać unika wszystkich strzałów, których szansa trafienia wynosi mniej niż 100%. Chyba dwie tury. No, 46. No dobra, na razie nie potrzebuję. Czy kogoś tu widzę? Nie. Okej. Okay. Jak tu się kończy turę? Zakończ. Dobra. Przyszli. Raz, drugi. Trzeci. O, ten nie wiedział, co ze sobą zrobić. Ło kurwa, panie 8. Chory pojebie. Weź pan idź stąd. Dobra. Drugi. Okej. Aha. Panie. Ósemeczka. Za 4. Odpierdź. A jebne se, jeb! Okej. Podchodzę tutaj. Widzę frajerów. Zmień broń. Okej. Którego? Ty. Mam szansę go dobić. Nie. 55. 57. Patwierdź! Ha! You're dead! No big surprise! Change your weapon. Jezu, to jest na bliski dystans. Dobra. Czy tego? Czy tego upierdam? Dobra, tego upierdzielimy. No to... leć. You're dead! Not big surprise. O, podszedł. Co za dziki... O ty piocie! Ja cię tu dam! Kurwa, bengalcu ty. Nie, Warren! Dobrze. What the fuck? Dobrze, że zasłona była. Tate, oni strzelają do mnie. Aha, rykoszet. Ja tu mogę jakoś zrykoszetać? Dobra, dobrze, to se szczyle normalnie. Ale w tego oddalonego? On ma jakąś większą spluwę, to jest kurwa jakiś motherfucker bandito. Aha, tylko za 2. No to nie, to nie mogę, to muszę. Aha. A zrobimy w ten sposób. Odejdź. Otec? Tatę? Podejdź. Otwierdź drzwi. Szczyluj. Czwóreczka. No pięknie. You're dead. Not big surprise. You're dead. Not big surprise. I heard you're dead.
I will show you this way. Yeah. Kurwa, easy as hell. Wow, shit, to złoty pocisk, czy jak? Rykoszecik? Kurwa, nie wiem, chcecie to jebnąć. No, nie mam tutaj nic rykoszetowego. Zazwyczaj rzeczy rykoszetowe są zaznaczone na żółto. No dobra. Przeładnik. Potwierdź. To było głupie. Otwierdź. Okej. Dobra, podejdziesz tutaj. Ciko madafako, kurwa mać, przecież mogłeś strzelić. Otwierdź. Dobra, dostanę głupie obrażenia. Lol. Ty, Warren! Synek! Nie możesz też mu tak, kurwa, tutaj... O! Weź no tak chyżo tu podejdź! I tak pierdolnij mu tak... No skurwa! Co za tępy mój! Da! Nie mogłeś go normalnie zabić? Cine, jak ja cię pierdolny! Ciematka nie poznał! Dalej. Okej. Okay. No, praktycznie gra jak XCOM. Tylko, że nie mamy obcych, mamy bandytów. Spoko. Ale kurwa, początek nie jest kurwa tragiczny. Gdzie napierdalają cię kosmici z nie wiadomo jakich obrażeń. Rozpocznij. Chociaż przeżyłeś atak, ojciec się martwił. Sugerował, by wykopać tunel, który będzie można uciec w przypadku kolejnej napaści. Chciał jednak, byś podjął decyzję samodzielnie. Mi się wydaje, że to jest kurwa dobry pomysł. Ojciec zaoferował, że sam zajmie się materiałem i budową. Tymczasem w okolicy bandyci znów dokonali ataku. Popędziłeś, upewnij się, że Florence jest bezpieczna. Uuu. Ale ja... W chuj we Florence! Wypukuj złoto zadowe! Ło! Meksykaniec podniósł daninę do 20%. O matko. Tylko zysk. No dobra. Dalej. Lepszych układów. Co z tego zysku? Znowu jakieś kurwa... Ej, czemu on podnosi kurwa daninę? Układy twardych skał w Kubanie wydawały się nietknięte. 80 dla mnie. Meksykaniec podniósł daninę do 30% wejścia. A jego kurwa pojebało? Te, halo, już nie chcę twojej pomocy. Ale to jest kurwa takie złe. Ja nie chcę ich pomocy. Rodzice Florence nie przeżyli napadu. Znalazły się zapłakaną nad ich ciałami. Zabrali do swojego domu, w którym już została. Nigdy nie rozmawiała o tym dniu, ale co tydzień nosiła świeże kwiaty w miejsce śmierci i bliskich. Podczas twojej nieobecności ojca odwiedził nieznajomy. Wschodnio ubrany, tajemniczy jegomość o dziwnym akcencie pojawił się jakby znikąd. Jego mocna woda kolońska prawie zagłuszała delikatny aromat siarki. Czyżby to był... Nie, to niemożliwe. Nieznajomy miał dar perswazji i przekonał ojca, by wydał większość pieniędzy na szczęśliwy amulet. Ojciec miał już dość problemów, ucieczek przed bandytami, oszustami i złą pogodą. Chciał, żeby poszukiwanie złota w końcu opłaciło i to szybko. Z drugiej strony ojciec niespecjalnie chciał na ten temat rozmawiać. Pomniejszał moc błyskotki, mówiąc, że pewnie i tak nie zadziała. A jednak... Sprawy przybrały pozytywny obrót. Ojciec prędko znalazł nowe miejsce do kopania i sprawnie pozyskiwał złoto. Wkrótce mógł kupić lepszą licencję na poszukiwanie kruszcu.
Wydobywaj złoto do wygaśnięcia licencji. Meksykan jest znowu kurwa podniósł. No niech on wypierdala, no Jezu! Wkurwiam je już! Miejsce było popularne podczas gorączki złota na tym obszarze, ale większość poszukiwaczy dawno dała sobie z nim spokój. No masz. Odkrywkowe. 13. Kurwa. 40. Dalej. Dalej. Zbyt późno zorientowałeś się, że złoto dla Meksykańca Meksykańcowi przewagę żądał coraz większej części waszych zysków i nie było sposobu, by go powstrzymać. Dumna i odważna Florence postanowiła pertraktować z bandytą, mając nadzieję, że dotarcie do jego dotrze do jego łagodniejszej natury. Wiedziała, że nigdy nie był, nigdy byś na to jej nie pozwolił, zrobiła to w tajemnicy, zostawiając jedynie liścik. Niestety, natura Meksykańca nie miała nic z łagodności. Florence nie wróciła. Niezwłocznie zacząłeś obmyślać plan odbicia jej. Ty kurwo. Pędzimy. Jadę ci Meksykańca wpierdoleć. Jak ci wpierdolę, że się kurwa posrasz. Tutaj przetrzymywana była Florence. Rusz na ratunek. Ekran kart? Halo? Mamy tutaj jakiegoś dziadka. Balsam mroku. Regeneracja w cieniu lub w mroku, bardzo potężna w koszmarach. No dobra, tatę, trzymaj. Co tutaj masz? 10 trefl. Vendetta. Przeżyj śmiertelny strzał, jeżeli uda ci się zabić swoją Nemezis. Przeżyjesz, jeśli nie, umrzesz. Jak na razie to możemy zrobić tak. To i to, to każdy z was ma po parze. Siątka trefl. No dobra, zamknij. Para, plus 4 do ruchu. No dobra. Moc amuletu. Amulet kupiony od tajemniczego jegomaśla przynosi ci szczęście. Plus 5 natury. Moc amuletu. Bardzo dobrze. No, kurde, no rozpocznij, niech ci będzie. Florence była uwięziona, ale nasze czas by było uwolnić i zemścić się. Moje plecy zwędzą! Dobrze. Start. You talked with Florence through a barred window. To get her out, you'd need the key. This same key could also be used to lock the guards inside the house. Etap przygotowań. Ta misja rozpoczyna się w trybie podchodów. Przeciwnik nie spodziewał się ataku, więc nie będą strzelać od razu. Dobrze. Wydaje mi się, że samą walkę rozpoczniemy już w następnym odcinku. Na chwilkę będzie 20 minut. Ja bym chciał, żeby mniej więcej te odcinki były 20-minutowe. Stąd warto coś podpierdolić. Znajdź klucz do trzej. Aha. No to już więcej warto podpierdolić. Będziemy mieli tak zwany podpierdolnik. Dobra, to serdecznie dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach już niebawem. I szczerze, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli możecie, to udostępnijcie. Chciałbym mimo wszystko rozwijać ten swój kanał, żeby on coraz dalej szedł w kierunku większym niż takie, nie wiem, 150 widzów. Chciałbym na przykład mieć 1500 widzów, wtedy byłbym w ogóle zadowolony. Czy się uda? Nie wiem, zobaczymy. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, które aktualnie są, które mnie aktualnie oglądają i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć.